Hej, to ja. <noise> Doszły mnie słuchy od moich kolegów i koleżanek chrześcijan, którzy zarazem nie parają się obroną wiary, że chcieliby, żeby mój kanał uwzględniał też drugą stronę. To znaczy, żebym dał szansę osobom, które utrzymują przeciwną opinię, żeby zaprezentowały swoje argumenty lub odparły moje zarzuty w czasie rzeczywistym. Osobiście uwielbiam prowadzić takie rozmowy i prowadzę nawet całą kronikę, gdzie spisuję dokładnie, jakie argumenty zostały użyte w danej rozmowie. Ale nie tylko czerpię z tego przyjemność, uważam to za niezwykle ważne, żeby prowadzić te rozmowy, bo nasze wierzenia dyktują nasze zachowania. Bo jeżeli uważasz, że znalazłaś się w płonącym budynku, to będziesz próbowała z niego uciec. A jeżeli uważasz, że twoje pragnienia seksualne są niemoralne, to będziesz próbowała je stłamsić. I takich przykładów jest tyle, ile wierzeń. Najlepszym sposobem, by sprawić, żeby nasze wzajemne wierzenia nas nie bulwersowały, jest sprowadzenie ich na wspólny tor. Ale łatwo zauważyć to, że naszym celem nie powinno być, żeby nasze wierzenia były jednolite, bo wierzenia populacji Afganistanu, jeżeli chodzi o religię, są bardzo jednolite. Mi zależy na tym, żeby utrzymywać wierzenia spójne ze stanem rzeczywistym. I myślę, że ludziom, do których właśnie adresuję ten list, zależy na dokładnie tym samym. A, no tak. Właśnie piszę list. Ten filmik oraz list, który właśnie rozsyłam, jest moim zaproszeniem na rozmowę ze mną na temat istnienia Boga. W obecnej formie list ten jest skierowany do katolików, ale wiedzcie, że każdy może go zaakceptować. Jeżeli myślisz, że twoja wiara jest racjonalna i usprawiedliwiona, lub że moje przekonania są śmieszne i godne odrzucenia, to wiedz, że ten filmik i list jest skierowany i zaadresowany właśnie do ciebie. By gdzieś zacząć, roześlę ten list do pobliskich kościołów, e, głównie katolickich, ale też innych denominacji, po małej zmianie treści oczywiście. Nie będę upubliczniał, gdzie dokładnie wysyłam te listy, bo nie chcę, żeby wyglądało to tak, że chcę ich zmanipulować do wizyty tutaj, albo że chcę zasugerować, że jeżeli nie przyjmą zaproszenia, to z tchórzami. Z jednym wyjątkiem. Za niedługo mam zamiar napisać do autorów portalu Myślę, Więc Wierzę, a zwłaszcza Bartka Sokoła, yy, który jest proponentem argumentu kosmologicznego Kalam. Chciałbym się z nim rozmówić konkretnie na temat tego argumentu. Tutaj nie krępuje się ich wymienić, no bo oni są apolegatami, oni nie mają żadnego innego zadania. Ostatecznie, oto treść listu. Czy Bóg istnieje? Zaproszenie na rozmowę. Witam. Nazywam się Łukasz Wbrańczyk i jestem niewierzący. Prowadzę kanał na YouTubie. Tematy, które tam poruszam to m.in. sceptycyzm, religia, filozofia, etyka, nauka i pseudonauka. Oto link do mojego kanału. Piszę, ponieważ chciałbym zaprosić kogoś z waszego kościoła do dyskusji ze mną. Dyskusję tą nagrałbym i wrzucił na swój kanał. Oczywiście, wy będziecie mogli zrobić to samo, jeżeli chcecie. Również przed zamieszczeniem filmu na kanale dałbym wam możliwość jego autoryzacji w takiej formie, w jakiej na kanale ostatecznie się znajdzie. Zatwierdzenia, czy zgadzacie się, żeby zostało to umieszczone w takiej postaci. Mam sprzęt wystarczający, by to zrobić, utrzymując dobrą jakość nagrania, więc to nie będzie przeszkodą. Jeżeli chodzi o miejsce, możemy spotkać się u mnie w domu lub gdzieś na zewnątrz. Również możemy przeprowadzić rozmowę przez Skype'a. Chciałbym przedyskutować kwestię kluczową dla obu naszych światopoglądów: kwestię istnienia Boga. Innymi słowy, chciałbym po prostu Was zapytać, czemu wierzycie, oraz przedstawić Wam moje przemyślenia na argumenty, które spodziewam się, że padną z Waszej strony. Oczywiście nie wykluczam możliwości, że usłyszę coś całkowicie nowego i będę musiał to przemyśleć. Chcę zaznaczyć, że jestem absolutnie otwarty na to, by zmienić moje zdanie na ten temat i nawrócić się na waszą religię. Nie zależy mi na obronie mojego stanowiska. Ja po prostu chcę, by moje wierzenia najlepiej jak to możliwe odzwierciedlały stan rzeczywisty. Nie chcę, by była to debata, w której zdobywamy punkty. Chcę otwartej wymiany zdań na ten temat, który zdaje mi się być jednym z najważniejszych, przed jakimi przechodzi każdemu człowiekowi stanąć. Jak mówi Pismo Święte, pierwszy list św. Piotra 3.15, bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Proszę, pozwólcie mi porozmawiać z kimś, kogo uważacie za dobrego reprezentanta swojego kościoła, by przedstawił, przedstawiła mi swoje uzasadnienie tej właśnie nadziei. O ile dobrze rozumiem doktrynę kościoła katolickiego, obecnie po śmierci znajdę się w piekle. Proszę, dajcie mi szansę i przyjmijcie to zaproszenie. A możliwie, że szybko się to zmieni. Pozdrawiam, Łukasz Wybrańczyk. Może was zastanowić, czemu na wstępie już tak precyzuję temat? Cóż, w moim doświadczeniu rozmowy na poboczne tematy, na przykład takie, czy deontologia to jest dobry system moralności, albo czy Biblia mówi to czy tamto, albo czy ten czy tamten papież był dobry. Są może i bardzo ciekawe, ale tak naprawdę całkowicie nieproduktywne. Niekiedy Świadkowie Jehowy próbują mnie wciągnąć w takie dysputy, na przykład mówiąc o tym, jakie to dziwne, że Kościół Katolicki zdaje się traktować Maryję jak boginię. To nic mnie nie interesuje. Ja najpierw chcę dostać jakiekolwiek uzasadnienie, że mam się w ogóle przejmować tym, co mówi Biblia. Wysłałem ten list w poprzedniej formie do mojej koleżanki katoliczki i wkrótce po przeczytaniu zdania, o ile dobrze rozumiem doktrynę Kościoła Katolickiego, Obecnie, po śmierci, znajdę się w piekle. Odesłała mi wiadomość: Nie rozumiesz dobrze, Łukasz. No cóż, dowiem się prosto od źródła. Więc chciałbym prosić wszystkie osoby, które chciałyby ze mną porozmawiać na ten temat, o wysłanie wiadomości na ten adres e-mail. I miejmy nadzieję, że już wkrótce na kanale pojawią się te dyskusje. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk. I śmiem wątpić.